Są takie youtuberki popularno-naukowe, mają takie okulary, takie mądre okulary i takie mądre programy. O jak ja długo czekałam na tę płytę, no i wreszcie ona jest. A czekałam na nią od momentu, kiedy byłam na koncercie tego zespołu, gdzie trafiłam zupełnie przypadkiem na początku tego roku, bo poszłam na koncert Palmer Eldritch, a dzwonki grały jako pierwszy zespół. To jest zespół z Wrocławia i pierwsze na co zwróciłam uwagę to na wokal Marty, który na żywo robi wielkie wrażenie. I 4 października będą grali we Wrocławiu w klubie Luxus. Tak więc, jeżeli ktoś ma ochotę, no to naprawdę polecam, warto. W stwierdzeniu, że to jest wokal inspirowany sakralnymi prawosławnymi śpiewami, nie ma żadnej przesady. Naprawdę to tak brzmi, a oprócz tego oni robią klimat na żywo za pomocą prezentacji wideo, które tam lecą w tle do ich muzyki. Projekt myślę, że może się spodobać i fanom Cold Wave'ów, i fanom muzyki elektronicznej. Jest tam też trochę rapu, bo tam jest chłopak i dziewczyna, no i on rapuje. Jest to taka może kwadratowa nawijka, ale w kontekście bardzo emocjonalna. Teksty są niegłupie i myślę, że w kontekście ogólnie całej muzyki to brzmi dobrze. Widziałam artykuł na T-Mobile Electronic Beats, pisał to Mateusz Romanowski, to jest facet chyba z Melisy, albo zbieżność nazwisk, ale myślę, że to on. Tak więc Mateusz, no jak będziesz kiedyś pisał jakiś artykuł o youtuberach, no to wiesz, trzeba zrobić sobie jakieś koło wzajemnej adoracji. I Mateusz pisał tam, że to jest 5 płyt polskich, które powinny być nominowane do Fryderyków w kategorii muzyka alternatywna, a ta muzyka alternatywna we Fryderykach to jest cały czas to samo, nie wiem, tam sprzed 20 lat jeszcze ciągle ci sami artyści i identyczne nagrania. I on zaproponował inne nagrania innych artystów, między innymi Dzwonki i między innymi Julka Płoskiego, który jeszcze tutaj za chwileczkę zagra. Rogowiec to jest rodzinna wieś Janusza Jurgi. Jest położony na drodze między Częstochową a Piotrkowem Trybunalskim. Chyba tak. I wiążą się z tą miejscowością historia o duchach, gdzie między innymi przodek Janusza brał w tym udział. Więc to było jego główną inspiracją do nagrania tej płyty. A inspiracje typowo muzyczne to oczywiście ambienty i no. Black metal? W wywiadzie Janusz Jurga mówił o tym, co łączy ambient z black metalem. Repetycja, przestrzeń i taka nieodgadniona tajemnica, że się gdzieś tam idzie i nie wiadomo, na co się trafi. Czyli to jest taka muzyka, która nie daje od razu odpowiedzi, która gdzieś cię tam prowadzi i nie wiesz dokładnie, na co trafisz. Przy nagrywaniu Duchów Rogowca autor słuchał Gasa, no i nie da się tutaj uniknąć od porównań. Mnie, jeśli mam być szczera, to bardziej wchodzi niż Gaz. No ale Gaz wielkim poetą był. No w każdym razie jedna z fajniejszych płyt polskich tego roku. W ogóle jedna z fajniejszych płyt w tym roku, które słyszałam. I szczególnie lubię te fragmenty, może właśnie nie te ambientowe, a te, gdzie wchodzi już takie konkretne techno. Tesco jest płytą dla mnie szczególną, bo miałam to ze wszystkich dziennikarzy, blogerów jako pierwsza. A Julek to jest
też w ogóle jedna z osób, która jako pierwsza lubiła kawę i awangardę na fanpage'u. I tak naprawdę no, przesłuchałam sobie z grzeczności, nie wiedząc czego można się spodziewać i od razu był efekt wow. I też jako pierwsza wypowiadałam się na temat tej płyty. Zresztą Facebook, pamiętam, że mi to strasznie ocenzurował za okładkę, tam jest taki migdałek na tej okładce. I poleciał zasięg za promowanie jakiejś treści z przemocą. Fragmenty brzmią jak nostalgia zaczarowana w szklance z cynowym koszyczkiem, złapana na targowisku pod namiotem cyrkowym, a wypuszczona po latach w zimową noc pod stoiskiem monopolowym w Tesco. Czy w jakimś innym nie miejscu. Julek faktycznie inspirował się Tesco, w którym robił codzienne zakupy, i miał jakieś tam przemyślenia w związku z tymi odgłosami, które tam słyszał. Taki charakterystyczny pogłos hali i pikanie kas. I mówił, że z sentymentu do tego dźwięku pikania kas chciał je wstawiać w utwory. Między zakupami bardzo dużo siedziałem nad muzyczką, która jest głównie eksperymentem tworzenia kolaży z mojego telefonicznego dyktafonu. Album powstawał głównie na laptopach. Najpierw w pożyczonym laptopie mamy, potem na moim, który zniszczył się doszczętnie. Potem pożyczonym od babci, który ledwo działał, a do laptopa podłączony Akai MPK Mini MK2, czyli zwykły, malutki keyboardzik MIDI z 8 padami na sample z dyktafonu. I tak wyglądał proces twórczy. Potem tę płytę bardzo pozytywnie opisał Bartosz Chaciński na Polifonii i w komentarzu napisał jakiś komentator, że co to jest za promocja jakiejś amatorszczyzny, dlaczego taki amatorski produkt jest wymieniany w jednym rzędzie z Venetian Snares czy z Nunem. I tak z ciekawości czytałam później wywiad z Nunem i on opowiadał, jakie były jego początki, no przecież każdy twórca kiedyś zaczynał. Jego początki były takie, że zgrywał sobie na dyskietki sample z biblioteki, więc no dyskietki. No, kto z was tutaj pamięta dyskietki? Każdy od czegoś zaczyna, a myślę, że efekt artystyczny tej płyty jest bardzo wysoki, niezależnie od tego, czy to jest początek, czy nie. No bo po prostu niektórzy mają duży talent i dużą wrażliwość. I tyle, no nie bójmy się używać tego słowa na te, bo są ludzie, którzy na to zasługują. Ale też nie nakładamy za dużej presji, prawda? Bo to no, będzie presja, żeby nawiązać do sukcesu płyty Tesco. Słowo na ten, Tesco. A w kolejnym odcinku będzie troszeczkę rapu, co tam zostało z wakacji. Tak więc do zobaczenia i trzymajcie się, pa pa!